Nowy dźwięk w Corvette Z06. Chodzi o tą nową. O tak, mamy E-Ray, jest ta zwykła C8, jest Z06. Muszę ją tylko do standardu zrzucić, bo nie wiem, czy jest standardowa teraz. Ja ją chyba jakoś tam ulepszałem czy coś. No i posłuchajmy. Wyjedźmy może z tych off-roadów. Ej, ona miała taki agresywny dźwięk, nie? Ta korwetka. Taki mocno gardłowy, pamiętam. Trochę jak E-Ray właśnie. E-Ray taka jest, no, bardzo agresywna. Posłuchajmy. Tutaj może sobie zrzucimy na neutral. Kompletnie inny ten dźwięk jest. Jak V12 trochę jakaś, nie? Okej, to jest jakby jedna rzecz, bo jeszcze możemy sprawdzić różne wydechy. Czy oni dodali nowe dźwięki do różnych wydechów? Upgrades. I zobaczmy, posłuchajmy. Nie. Oba wydechy brzmią dokładnie tak samo, szkoda. Chyba nic nie zmieni, nie? Słabiutko! Czyli zmienili ten dźwięk, ale kurczę, faktycznie zupełnie inaczej to brzmi. Postarali się, a posłuchajmy teraz dwóch pozostałych Corvette. Jaka jest różnica? Weźmy sobie... Tutaj mamy tą E-Ray. Kurde, tylko znowu ona może być ulepszona. Dobra, weźmy sobie, skasujmy wszystkie ulepszenia. Okej. Dobra, mamy. I zobaczmy teraz, posłuchajmy. O! To jest, to mi rozwala łeb. Kompletnie inny dźwięk. Ta brzmi tak super agresywnie, nie? Jaka różnica w ogóle. Jeszcze na postoju, bez obciążenia. Myślę, że ta wersja Z06 nie powinna brzmieć... Nie powinno być dużej różnicy od standardowej Corvette. Powinny one brzmieć najbardziej... Najbardziej zbliżony powinien być ten dźwięk w obu korwetach. Tak, to jest hybryda. To jechaliśmy teraz hybrydą. I teraz sobie znowu zresetujemy to autko do fabryki. Ej, ale się naklikałem. Dobra. Cyk. Pobieramy to. Na padzie N-bieg musisz mieć skrzynię manualną ze sprzęgłem, żeby wbić N na padzie.
Ma płaski wał korbowy? Bardzo ciekawe. Nie wiem nawet, co to znaczy. Ale pewnie o to fani się spłakali, nie? Dobra. Teraz mamy zwykłą korwetkę. Znaczy zwykłą. To jest i tak kozak fura. Kosztuje 700 tysięcy złotych. Nie wiem, czy wiecie. Bardziej agresywnie niż Z06, nie? Ale mniej agresywnie niż Eraj. Bardzo fajnie brzmi, tak? Bardzo fajnie, no. Tak ze środka. Ciekawe, nie? Każda korwetta inaczej. No to fajnie, bo w sumie można je jakoś tam rozróżnić po dźwięku nawet. Jak ktoś dobrze zna Forza Horizon 5, to mógłby te korwetki sobie rozróżnić. Może kiedyś taki konkurs zrobimy, że będę puszczał dźwięk jakiegoś samochodu, wiesz, tam czarny ekran, a wy będziecie musieli zgadnąć, co to jest za auto. I osoba, która pierwsza zgadnie, dostanie jakąś tam nagrodę. O, to jest zajebisty pomysł, nie? Może postaram się od Microsoftu, żeby dostać kody na Game Passa na przykład, albo coś takiego. Wtedy bym miał po, nie wiem, dużą ilość tych kodów. Tylko na YouTubie jest taki problem, że ciężko jest kody rozsyłać komuś, nie? Na Twitchu to były te, wiesz, prywatne wiadomości, to mogłeś komuś od razu na Twitchu wysłać cyk i tyle, nie? Po temacie. A tutaj nie ma jak. Trzeba jakiegoś maila pisać, jeśli ktoś udostępnił na swoim profilu. Trochę słabo pod tym względem. Ale myślę, że to by była fajna sprawa, nie? W przypadku takich korwet... Zobaczcie. A nie tylko korwety, nie? Bo samochody. I wiesz, były tylko i wyłącznie samochody z silnikiem fabrycznym, bo to jest wtedy najbardziej unikalny dźwięk tego danego samochodu, nie? Jeśli zrobimy słapa, no to wiesz, może brzmieć jak każdy inny samochód, prawda? Którym zrobiliśmy słapa. Ale to by było naprawdę fajne. Zawsze myślałem, jakby tutaj zrobić konkurs dla czata, to by mogło być spoko.